Przemysław Szynk, Sport na antenie. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Kibu Wikunia. Trener, były asystent trenera w Legii Warszawa, Śląsku Wrocław, Lecha Poznań, Osasuny Pamperuna oraz jeszcze do niedawna trener Wisły Płock. Witam pana trenera bardzo serdecznie. Dzień dobry. Już jutro polska reprezentacja zagra drugi mecz w fazie grupowej Euro 2020 z reprezentacją Hiszpanii. Ale zanim przejdę do tego meczu, chciałem wrócić do pierwszych spotkań obu drużyn. Jak pan ocenia te mecze obu reprezentacji? Dobrze. Po pierwsze, była niespodzianka, nie? Czy Polska zagrała ze Słowacją. Ja przed meczu każdy myślę, to był taki trudny mecz, ale dobry mecz. Polska była faworyta i oczywiście myślimy to, czy punkt do Polski. Niestety tak nie było. Moje zdanie, był kluczowy czerwona karka Grychowiaka. Jeśli chodzi o Hiszpanię, też była trochę niespodzianka, dlatego Hiszpania nie wygrała, było 0-0, ale różnica jest, Hiszpania dobrze grała. Miała posadzenie piłki, potem mieliśmy dużo sytuacji, ale nie wykorzystaliśmy, nie? Ale niestety sytuacja jest teraz, Polska ma 0 punktów i Hiszpania tylko jeden. I właśnie na podstawie tych tych pierwszych spotkań, gdzie widzi pan największe rezerwy w obu ekipach? Dobrze. Dla mnie, jeśli chodzi o Polskę, poprawić grę pozycjonalną w ataku, dlatego że Słowacja słomnęła, grała głęboko i Polska nie trafiła dobrze zrobić duże sytuacje bramkowe, nie? I potem oczywiście przejście w ataku do obrony, jeśli chodzi o zmianę formacji, dlatego że Polska grała na fazę ofensywną na ten 1-3-4-2-1 albo 1-3-4-3 i zmienili formację na fazę defensywną na 1-4-4-2. I taki to musi być automatyzm i szybko. Taki było tak trochę problem. I oczywiście też poprawa ostatnim meczów na stałe prawem tej gry defensywnej. Jeśli chodzi o Hiszpanię, bardziej na skuteczność i też trochę być bardziej agresywny na strefa defensywna, dlatego też możemy powiedzieć, Szwecja miała bardzo dobre dwie sytuacje bramkowe. Chciałbym teraz przejść do jutrzejszego meczu. Jakiego możemy spodziewać się scenariusza tego spotkania? Zważając też na to, że Hiszpanie mają na koncie jeden punkt, Polacy no, słabo zagrali ze Słowacją i mają zerowy dorobek punktowy. Moje zdanie będzie mecz do Hiszpanii. Hiszpania najprawdopodobniej będzie miała więcej piłka niż Polska. Czyli mecz będzie bardziej na połowę Polacy, czyli będziemy grać na połowę polska drużyna i Polska potrzebuje, kiedy biera piłka, zrobić szybki kontratak, nie? Oczywiście macie Polska ma Robert Lewandowski, najlepszy napastnik na Euro, ale też polska drużyna ma bardzo dobre pomocników, nie? Na bardzo dobry poziom. Zieliński, Klich, Linetti dobrze grał ze Słowacja, najprawdopodobniej będzie grał Moder i szybko na każda strona, nie? Zobaczymy, nie wiadomo, kto będzie grał jeszcze, ale ci gra Dziuzbiak albo Frankowski, albo na lewa strona Rybu, są piłkarze, to mają szybkości. Wspomniał właśnie pan o tych personaliach, ale no bezsprzecznym faworytem jest reprezentacja Hiszpanii. W takim razie, gdzie Polacy powinni szukać swoich szans w starciu z Hiszpanami? Tak jak pan też wspominał,
No, większe posiadanie piłki na pewno będzie po stronie Hiszpanów, a zdaje mi się, że również będzie przewaga w tworzeniu tych sytuacji podbramkowych. Tak, to tak, to dla mnie kluczowe dla polska drużyna jest poprawić grę defensywną, nie? Dlatego ostatni Polska straciła bramki na ostatni 6 meczów bez la kadencja Paulo Sousa, tylko Polska nie traciła przeciwko Andorra. I najprawdopodobniej, dlatego nie wiemy co, jak będzie mecz, ale najprawdopodobniej hiszpańska drużyna będzie prowadziła grę i będzie miał sytuację, czyli po pierwsze poprawić grę defensywną i po drugie też przeciwko Hiszpania cały czas drużyna przeciwnika ma dwa, trzy dobre sytuacje albo jeden, dwa dobre sytuacje i wykorzystać takie sytuacje i na to macie najlepszy napastnik na turniej. I takie ostatnie pytanie, jaki pan typuje jutro wynik meczu? Niestety, ja jestem w Hiszpanii i ja wolę, oczywiście hiszpańska drużyna wygrała. Ja myślę, że to jutro ja liczę na 1-0 albo na 2-1 na Hiszpania, ale ja bardzo chciałem, to Hiszpania i Polska awansowali awansują do druga runda. No. Teraz sytuacja jest trudna, tego pierwszego mecz nie wygrała ani Polska, ani Hiszpania. I teraz nie wiem, tylko remis i potem wygrać ostatni mecz ratuje nas drużynę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. No ja będę trzymać oczywiście kciuki za Polaków, pan oczywiście za Hiszpanów, Oczywiście. więc Tak. miejmy nadzieję, że będzie bardzo dobry mecz i może się zakończy remisem, żebyśmy potem powalczyli w trzecich meczach. Tak jest, tak jest. No, wszystkiego dobrego. Ja chciałbym tu, jak mówiłem, no, te Hiszpania i Polska awansują do druga runda. Zobaczymy. Wszystko jest możliwe na piłka nożna. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.